Mnie wywalili z jednej gildii, bo najlepsze itemy lutowałem. A czy grupa wiedziała, że ty je lutujesz, czy ty ninja looting robisz? Nigdy niczego nie zninjowałem. Jeśli mam być szczery, to ja byłem ofiarą paru ninjowania rzeczy. Jak już jesteśmy w klimatach WotK, to mogę wam opowiedzieć, że bardzo potężny trinket w tamtych czasach został mi zlutowany. Sprzed nosa został mi zwinięty, pamiętam, taki koleś był. Jezu, i to normalnie jeszcze tak kropka w kropkę wypisz, wymaluj stereotyp rogue. Mieliśmy takiego roga i on był tak zwanym elitist, należał do grupy, która nazywa się Elitist Jerks. Znaczy, nie, że gildia była, tylko tak po prostu tak się określa mianę, takim mianem się określa takich graczy. To jest koleś, który nie odzywa się, zawsze traktuje każdego gdzieś tam, wiecie, z wyższością, nie odpisuje i tak dalej, stoi sobie gdzieś tam w jakichś takich najbardziej odsłoniętych miejscach miasta. O Jezu, zginęliśmy. I właśnie, no i koleś też tam, pamiętam, on był taki przerąbany koleś, bo on zawsze na alarze siedział, zawsze jak awkował, to gdzieś tam wrzucał swoje glewie, kurde, czyli wiecie, typowy taki no sztampowy rogue, nie? Czyli dwie glewie na plecach, na alarze i siedzi gdzieś tam w mieście. I to był taki koleś, nie? I on ogólnie był lootmasterem, pamiętam, i on przegrał chyba raz czy dwa na 25-osobowej wersji, bo tylko stamtąd leciał. Deathbringer's Will, tak zwany trinket. Najpotężniejszy trinket we Wrath of the Lich King, najlepszy do PvP, najlepszy do PvE, mega świetny, jeżeli chodzi o DPS-y. No i pamiętam, on gdzieś go zakosił i pamiętam, chyba uciekł z gildii wtedy. Na serwerze później miał dosyć niezłą reputację ninja lootera. Ale w sumie, znaczy, pomimo tego, że był ninja looterem, to już miał praktycznie cały gear, bo on był cały wygirowany. Wszystko, tylko mu brakowało właśnie tego trinketa. I do jakiejś innej gildii w ogóle się przyłączył, do jeszcze chyba jakiejś tam lepszej gildii, pamiętam. I wtedy, pamiętam, to taki jeden z pierwszych takich momentów, gdzie zostało mi to zninjowane dosyć ostro. Ja swojego Deathbringer's Will'a wyrolowałem, ja przegrałem chyba z 8 razy, jak więcej, kurczę. Nie dość, że musiał polecieć, to jeszcze przegrywałem go non-stop. I raz byłem na rajdzie, gdzie było tyle osób chętnych, chyba z 8 osób, jak nie więcej było chętnych. I mi się udało go wygrać i nikt mi go nie zabrał. I miałem właśnie, tak, byłem hunterem i do dziś dzień ten trinket chyba gdzieś tam mam, słuchajcie. Gdzieś tam w swoim inventory go trzymam. Good times, dobre czasy, słuchajcie, dobre czasy. Pamiętam jeszcze, jak ten trinket działał na tego, na Battlegroundach. What the hell? Co się dzieje? A, wincie. Elitist Jerk to gildia Iona. On tam rajduje mefiki. Elitist Jerks, tak, no, znaczy to jest jego gildia. Natomiast Elitist Jerk to jest po prostu określenie gracza, tak jakby. Bo elitist, bycie elitist to jest taki właśnie wyniosły. Taki właśnie, taki wiecie, taki... O, jestem lepszy od was. Jesteście mega słabi, mam najlepszy gear, nawet nie chce mi się z wami rozmawiać. I rozmawia tylko z takimi, którzy są podobni do niego, czyli na przykład też mają dobry gear, też mają jakieś tam ratingi, jakieś tam 2-2K, czyli na przykład te, jakby w community PvP też często ten termin się pojawia. A jerk, no to no jerk, no, to, no dupek po prostu, tak? Elitystyczny dupek, można powiedzieć. Żeby, no tak to można określić, tak? Więc no możliwe, że Ion Haza Kostas ma tak sobie labeki se zrobił, coś takiego jak these jerks. Wyniosły dupek. No coś takiego, no, elitist jerk. Jakbyście kiedyś grali w grę, to byście... O Jezu. To byście od razu wiedzieli, kto jest elitist jerkiem, a kto nie. Bardziej arogancki, no taki, no arogancki taki, no. Grałem sobie kiedyś w WoWika, jak miałem 10 lat za czasów kataklizmu i fajnie to wspominam, bo chcę wrócić do WoWa. Ale jakoś nie mogę się zabrać, czy opłaca się teraz to zrobić? Czemu nie? Zawsze się opłaca sobie. Znaczy wiesz, to pieniędzy za to nie dostaniesz, że zaczniesz grać, więc się nigdy nie opłaca idąc tym. No ale wiem, w jakim sposób używasz ten termin. No czy opłaca się? No kurczę, no możesz sprawdzić, nie? Czy się gierka będzie podobać. Jak 10 lat miałeś w Kataklizmie? Kiedy Kata wyszło? 2011? Nie, czekajcie, 2008, 2010 było ogłoszenie. Nie, to z 2009 chyba nawet było ogłoszenie. Nie, 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 nie.
2008 to był release Wrath of the Lich King. Pamiętam, że był rok przerwy, więc to będzie 2011 będzie premiera. 2010 ogłosili, 2011 premiera było. Mi się mylą te kurde daty teraz. Raz spotkałem takiego elitist Jerka w realu na studiach. Był koleś, który na liście przyjętych na kierunek określił część oddolnej w jakiejś 1/3. Czekaj. Który na liście przyjętych na kierunek odkreślił górną część od dolnej i rozmawiał tylko z tymi względnymi listy. Aha, chodzi ci tak w przenośni jakby, czyli rozmawiał tylko z tymi. No to jest termin, to nie tylko dotyczy grania, tak? No, takich ludzi jest pełno. Jak zaczynałem, jak TBC wyszło? TBC wyszło w 2007. Było 2007, 2009 wyszło, kurde, Kata? Teraz już się wszystko myli. 2008 wyszedł, dobra, czyli 2007, początek 2007 wyszedł The Burning Crusade. Później, chyba później 2008 wyszedł Wrath of the Lich King. 2010 późne też chyba wyszedł Cataclysm, albo 2011 wczesny. Czemu ty idziesz na tego bossa? Po kij, ziomek. Po kiego grzyba tam idziesz? On się nie liczy. Jezu, ten boss jest taki biedny i zapomniany. Na liście moich biednych zapomnianych bossów to ten by był. Amantiar. On się nie liczy. Jezu, to powinien być taki po prostu mem. Ej, idziemy tam, co tam jest? A nie, tam jest jakiś boss. On się nie liczy, nieważne. Dla mnie Ion to ja najlepsze, co spotkało WoWa. Zawsze był problem z patchami. Albo wchodził za szybko, jak w mopie, albo za wolno, jak w WoWa. Teraz jak w zegarku co 77 dni. No, co się. Nie, no teraz patch 7.3 na pewno nie będzie co 77 dni, bo 77 dni wychodzi około. A nie, dobra, to 31 teraz wychodzi ponoć. Pod koniec tego miesiąca ma wyjść ten patch, chyba, dobrze pamiętam, nie? Bo teraz dopiero raid testing się pojawia. No, fajnie by było, jakby co 77 dni wychodziło, taki perfect by było. I on to naprawdę mega ziomek. Ja też uważam, że to jest mega dobra, co spotkało WoWa. Niezależnie kto co tam gada, moim zdaniem o wiele, wiele lepiej wyszło. Pamiętam tego Axa. On też chyba leciał z tego, z Utgard gdzieś chyba, nie? Ten Axik ze strengthem. Wyjście item level, epicki. Smutna muzyka, no. Zacząłem od klasika, bo jestem ciekaw, czy ktoś był na rajdach 40-osobowych. O kurde, spadam. Nie, ja zacząłem. Nie, no, zacząłem od klasika, ale to była tranzycja między tym. Jak zaczynałem grać, to ja zawsze to określam w ten sposób, że jeszcze nie było ikonek Blood Elfów i Draenei. I dopiero później, po jakimś tam paru miesiącach, po miesiącu albo dwóch, wyszły ikonki Blood Elfów i Draenei i były jeszcze wyszarzałe. I nie było jeszcze właśnie tego dodatku, jakby dodali to. I pamiętam właśnie, była ta tranzycja, bo ja jeszcze grałem, jak było klasyczny login screen, któregoś patcha własny już The Burning Crusade'owy. Co było dla mnie takie, ale zarobiście, fajno. Więc zacząłem grać w klasiku, ale dosłownie przed wyjściem The Burning Crusade. Więc można powiedzieć, że nie wiem, The Burning Crusade. Chociaż szczycę się tym takie, o ja zacząłem wanilii, chociaż wanilile tam, 20-30 leveli nabiłem. I od razu wszedł patch, nie? Drenor to jest najlepsze, co spotkało w ogóle. Monkres. Omg, Monkres. No ładnie, pięknie. Łapang! Zule Wangelo! Po linku Zed mi się wydaje, że był ok, potem WoTK, bo nie było przesadyzmu, ale przynajmniej mi się tak wydaje.
Będzie na 100% 9 sierpnia wyszło Broken Shore i Demon Hunter, tylko 80 dni później 7, tak samo 7 30 sierpnia. Mówicie? No to będzie całkiem spoko. To będzie już nie lada wyzwanie, znaczy taki fajna sprawa. Fajnie, że tak się przyłożyli do tego, mi się to bardzo podobało. Insanity. Why are you my clarity? To było przerąbane, pamiętam, dla healerów. O Jezu, jak pozabijam już wszystkich. Kolejny insanity. Why are you my clarity? Zginął. GG! Jest zrobione. Jeszcze jeden szybki. No to jeszcze jeden szybciej tenki zrobimy sobie w takim razie. Mam się uda na szybkości, go, go.